kilka miesięcy temu pewna serbska gazeta w przesłanych mi pytaniach zadała pytanie, co jest największym problemem dla ruchu narodowego, nacjonalistycznego w Polsce. Ja przypuszczam, że miano tutaj na myśli, czy jakieś problemy robione przez władzę państwową, czy jakieś problemy robione przez skrajnych lewaków. Tymczasem, jeśli spojrzeć na źródła słabości ruchu narodowego w naszym kraju, to daleko ważniejszym wydaje mi się coś innego. Mianowicie fakt kolonizacji ruchu narodowego, kolonizacji nacjonalizmu polskiego przez środowiska zbliżone w pewnych kwestiach ideowo, jednakże pod względem istoty przesłania politycznego bardzo różne. Od lat obserwujemy u nas pewną symbiozę między środowiskami konserwatywno-liberalnymi a narodowymi i w mniejszym stopniu chadeckimi a narodowymi. Co prawda chadecja u nas zawsze była słaba, ale jeżeli mówimy o konserwatyzmie liberalnym, który też zarówno konserwatyzm, jak i liberalizm w tradycji polskiej myśli politycznej były, jeżeli jako ruchy polityczne mówimy, były słabe, chociaż mieliśmy oczywiście myślicieli, którzy do tych ideologii nawiązywali i je rozwijali, to jednak przy całym zbliżeniu między tymi kierunkami zarówno konserwatyzm, jak i liberalizm są czymś w gruncie rzeczy głęboko obce myśli narodowej. Po pierwsze, jeżeli mówimy o myśli narodowej, o nacjonalizmie, każdym nacjonalizmie, to ma on za najistotniejszą ziemską wartość naród rozumiany jako pewna wspólnota, jako ciało zbiorowe. Co więcej, jako wspólnota nie tylko żyjących, ale w pewnych ujęciach także wspólnota ponadczasowa, wspólnota obejmująca także dziedzictwo przeszłości, czyli te pokolenia poprzednie. A przecież działalność tą prowadzi się także w myśli, z myślą o pożytkowi pokoleń przyszłych, tak? W związku z powyższym ruch narodowy jako taki jest z założenia wspólnotowy. Nie można sobie wyobrazić ruchu narodowego, który nie myślałby o narodzie jako o wspólnocie. Nie jako o zbiorowisku jednostek na określonej przestrzeni w jednym czasie, ale właśnie jako czymś, co z tych jednostek tworzy pewną wyższą całość niż te jednostki rozłączone. Tworzy organizm. W takiej sytuacji nie da się pogodzić trwale ruchu narodowego z jakąkolwiek postawą liberalną, także konserwatywno-liberalną. Liberałowie mogą mówić jakieś rozsądne rzeczy o konieczności, na przykład, nie wiem, ograniczenia biurokracji, albo liberalizacji dostępu do broni palnej. To są sprawy cząstkowe, które można dyskutować. Natomiast zasadnicza wizja liberalna jest właściwa dla istoty tego kierunku politycznego, jest taka, że nie ma ciał zbiorowych. Dla liberała nie ma narodu, nie ma społeczeństwa w gruncie rzeczy, czy grup społecznych, są tylko jednostki ze swoimi interesami. A taka postawa na dłuższą metę rozbija każdą wspólnotę. Atomizm społeczny jest cechą charakterystyczną liberalizmu, dla którego nie ma wspólnot. Jeżeli tak, to można mówić wyłącznie o realizacji interesu jednostki lub realizacji ogólnych zasad, które regulują życie między tymi jednostkami. Natomiast nie można mówić o interesie narodowym, który jest niewątpliwie interesem zbiorowym. Nie jest jakąś sumą interesu jednostek poszczególnych, tylko jest interesem tego ciała zbiorowego, właśnie narodu. Właśnie tego pokolenia, które teraz żyje i tych przyszłych, które będą jego spadkobiercami. Pogodzić atomizmu społecznego z prymatem interesu narodowego rozumianego jako zbiorowości nie da się moim zdaniem. Jest to na dłuższą metę niewykonalne.
W naszych warunkach ten sojusz między środowiskami konserwatywno-liberalnymi a narodowymi prawdopodobnie wynikał z bardzo długo ze słabości ruchu narodowego i z tego, że w obliczu siły, zwłaszcza w środowiskach inteligenckich, czy przewagi medialnej, wroga, jakim była lewica liberalna, to każdy, kto krytykował tą lewicę liberalną, był traktowany jako sojusznik. I dlatego na przykład Korwin-Mikke, błyskotliwie krytykując lewicę liberalną, był traktowany przez narodowców, przez część narodowców przynajmniej, jako sojusznik. No, tymczasem, jeżeli spojrzeć na filozofię, którą ten człowiek wyznaje i jej konsekwencje, jest on tak naprawdę ruchu narodowego wrogiem. Przy czym, co ciekawe, w swoich wystąpieniach on tego wcale jakoś specjalnie nie ukrywa. Tak? No, akurat z nim współpraca zakończyła się tak, że został usunięty z Komitetu Marszu Niepodległości w swoim czasie. Natomiast zjawisko przenikania się tych środowisk, środowiska narodowego i konserwatywno-liberalnego, jest zjawiskiem zauważalnym i wydaje mi się, że jest dla środowisk narodowych w gruncie rzeczy czymś głęboko szkodliwym. Można sobie mówić o sojuszach władaniowych dla jakiejś konkretnej sprawy, zapewne to samo, czy bardzo podobne zdanie będziemy mieli, nie wiem, na temat migrantów, czy niektórych przepisów Unii Europejskiej, czy całego szeregu innych rzeczy. Niemniej w tej kwestii fundamentalnej, a mianowicie czy naród jest zbiorowością, czy tylko jest zbiorem jednostek, oczywiście zdania tutaj będziemy mieli różne i będzie to rzutowało na cały szereg kwestii praktycznych, czy to oceny poszczególnych historycznych wydarzeń, czy też całkowicie praktycznych rzeczy współczesnych. Weźmy sobie chociażby bardzo prostą rzecz, jaką jest kwestia roli państwa w gospodarce, kwestia etatyzmu. Dla nacjonalisty jest ona, ta praktyka etatystyczna, rzeczą całkowicie dopuszczalną, jeżeli realizuje się tutaj jakiś interes narodu. Tak? Na przykład nie posiadamy kapitału, żeby zbudować port w Gdyni, tu mówię o 20-leciu międzywojennym, w związku z czym budujemy jego głównie siłą państwa, tak? Zwłaszcza, że nie ma możliwości ściągnięcia prywatnego kapitału z zewnątrz. W 20-leciu międzywojennym takie możliwości były bardzo ograniczone z przyczyn różnych. Tymczasem dla integralnego liberała oznacza to złamanie podstawowej zasady, jaką jest zasada wolnego rynku. I oczywiście pryncypialny liberał będzie takie rozwiązania potępiał. To dotyczy całego szeregu spraw, które bardzo często wydają się wyłącznie sprawami szczegółowymi, ale nie są sprawami szczegółowymi, ponieważ stoją za nimi pewne określone zasady. I tutaj trzeba by jasno powiedzieć, że sojusz obu tych środowisk przeciwko wspólnemu przeciwnictwu ekonomicznemu jest naprawdę możliwy. Natomiast ideowo trzeba oddzielić to, co jest ruchem narodowym, a to, co jest wyłącznie środowiskiem konserwatywno-liberalnym. Tutaj kluczem do tego oddzielenia powinien być stosunek do zbiorowości. Czy zbiorowość jest ponad jednostką, czy jak chcą nacjonaliści, czy jednostka jest jedyną realnością i w związku z czym jedynie jej interesy są godne obrony, jak chcą liberałowie. Bo tutaj sojuszu między tymi postawami, tymi zasadami być nie może. Jedna zasada musi przeważyć. To samo dotyczy środowisk ściśle konserwatywnych, zwłaszcza konserwatywno-chrześcijańskich. Przypuszczam, że każdy człowiek w pewnym sensie jest konserwatystą, ponieważ każdemu zależy na istnieniu i zachowaniu jakiegoś porządku. Jakiś porządek istnieje, przypuszczam, nawet w lewackich komunach. Natomiast czy wynika z tego, że integralny konserwatyzm jest sojusznikiem ruchu narodowego? Otóż nie. Integralny konserwatyzm w cywilizacji zachodniej wynika z chrześcijaństwa i jego zasady władzy pochodzącej od Boga, polskiego pochodzenia władzy, którą to kontynuują monarchiści chociażby, najbardziej
najbardziej monarchiści, royaliści, najbardziej konserwatywny element europejskiego konserwatyzmu, także i dziś. Jeśli byśmy trzymali się tej zasady sztywno, to cały polski ruch niepodległościowy XIX wieku, okresu zaborów i cała prawie polska walka o niepodległość jest nielegalna, a zatem konserwatysta integralnie nie powinien brać w niej udziału. Ponieważ dla konserwatysty integralnego władza zaborcza jest także władzą daną od Boga, w związku z czym nie należy się jej sprzeciwiać. I zresztą byli tacy pisarze polityczni, wybrawszy chociażby Seweryna Żebuskiego, którzy takie idee głosili. I jak wyglądałby naród polski, gdyby te idee przyjął? No, przypuszczam, że zarówno polityka demonizacji, jak i polityka rusyfikacji udałaby się wtedy i bardzo możliwe, że bylibyśmy jakąś resztówką etniczną w postaci, bo ja wiem, Burzyczan. Kto wie zresztą, czy wówczas w ogóle moglibyśmy mówić o narodzie polskim. Konserwatyzm jako taki, ten integralny, był już w XIX wieku, wtedy kształtowały się nowoczesne ruchy polityczne, szkodliwy dla narodu polskiego właśnie poprzez swoje ubóstwienie zasady legalności władzy danej od Boga. I nie można się dziwić temu, że politycznie był marginesem. Istniał jako siła w Galicji, ale też istniał dlatego, że w Galicji obóz konserwatywny miał poparcie Wiednia, a nie dlatego, że miał sam w sobie własną poważną siłę, co zresztą okazało się po 1918 roku, kiedy konserwatyści byli marginesem politycznym i musieli się przytulać do różnych większych sił, czasami dość im obcych, jak na przykład do sanacji. Odżycie integralnego konserwatyzmu dzisiaj i jego przyklejenie się do ruchu narodowego jest dla mnie rodzajem wampiryzmu politycznego, to znaczy ci ludzie, oczywiście z racji tego, że są często ludźmi wykształconymi i oczytanymi, mogą jakoś indywidualnie na byciu w środowiskach narodowych skorzystać, bo one są dynamiczne, ale ideowo ten sojusz nie może się skleić. Teraz mamy władzę wybieraną przez naród, czyli można powiedzieć naszą, w związku z czym nie ma problemu. Jeżeli kiedykolwiek miałoby być inaczej, z ideowym konserwatystą będzie problem. Natomiast nie będzie miał problemu nacjonalista, dla którego jedyna legalna władza to jest ta, która jest wybrana przez naród. Każda inna, która jest niewybrana przez naród, jest nielegalna z definicji i jako taka nie ma mocy prawnej i wolno ją zwalczać, przekraczać jej prawa w sposób całkowicie dowolny, byle było to zgodne z interesem narodu, który powinien być podstawowym wyznacznikiem działania politycznego. Dziękuję Państwu.